Alicja, działasz na rynku jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, ale też masz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Przygotowując się do tego zawodu, kończyłaś odpowiednie studia. Jakie? Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. I potem przygotowywałam się do egzaminu państwowego, żeby uzyskać licencję rzeczoznawcy majątkowego. Jeżeli chodzi o wycenę nieruchomości, to działa się generalnie na określonym rynku, czy obejmujesz obszar na przykład całego kraju, uczysz się, jak to jest na terenie całej Polski, czy w jakim zakresie w ogóle? Nie, raczej rzeczoznawcy specjalizują się w zakresie konkretnego rynku i tam działają. Witamy serdecznie. A dzisiaj cykl Rozmowy z agentami. Rozmawiam z Alicją Topór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Alicja, chciałam Ciebie zapytać już tytułem rozmowy wstępnej. Rozmawialiśmy na temat wyceny nieruchomości. Czy to jest istotne, jeżeli decydujesz się na współpracę z klientem, aby oszacować właściwą wartość nieruchomości? Tak, zdecydowanie. Dlaczego? Oszacowanie właściwej wartości nieruchomości jest bardzo istotne dla procesu sprzedaży. Jeżeli źle oszacujemy wartość, zawyżymy wartość nieruchomości, no to niestety w konsekwencji działa to tak, że pomagamy sprzedać innym kolegom z biura, a nasza nieruchomość... Ale co im pomagamy sprzedać? No ich nieruchomość, ponieważ... Które nie są przeszacowane, dokładnie. Tak? Czyli klient działa w tym momencie na swoją... Niekorzyść. Czyli istotne jest, aby porozmawiać z osobą, która ma wiedzę, jest zorientowana, jak kształtują się ceny na lokalnym rynku. Bo już często mamy takie sytuacje, że klienci mówią, ale spróbujmy wyżej, tak? Tak. Klienci chcą, natomiast to działa zawsze na ich niekorzyść. Tracimy potencjalnych klientów i możliwość negocjacji z nimi, ponieważ jeżeli cena jest dużo zawyżona, to są klienci, którzy nawet nie podchodzą do żadnych negocjacji. Do rozmów. Jeżeli chcesz sprzedać nieruchomość i właściwie oszacować wartość, to zapraszamy do współpracy. Zapraszam z Alicją Topór.